Witam wszystkich. Jakiś czas temu zacząłem model śruba wiatrowa Archimedesa i dzisiaj właśnie sobie ją przetestowałem. Właśnie wracam z testów, powiem, że jestem zadowolony. także pokrótce powiem wam, co zrobiłem. Śrubę wiatrową Archimedesa wydrukował mi mój kuzyn. Nie jest to duża śruba. Zobaczcie, jest to małe. Naprawdę kuzyn drukował to dwa dni. E, zamontowałem tutaj taki generator, który możecie obejrzeć na moich wcześniejszych filmikach, także nie będę go za dużo opisywał, po prostu możecie obejrzeć, zajrzeć, sobie tam wszystko mówię, tutaj jest układ greca, tu mamy kondensator, tu za, zamontowałem taki step down, czyli to jest e, po prostu przetwornica, ona może pracować w zakresie 24V do 5V, no i wiadomo, możemy sobie tu ładować e, jakieś tam komórki swoje ja akurat tu podłączyłem taką lampkę parowatową tak aby po prostu sprawdzić jak to wszystko działa sprawdzałem już e, dokładnie tą elektrownię wiatrową tą mini elektrownię wiatrową no ja powiem wam no, ja jestem zadowolony wiadomo nie ma tu jakiegoś szału tam maksymalnie może te 100 mA ona e, ma tą moc ładowania zaraz wam pokażę e, testy z terenu bo o to chyba się rozchodzi Także co, przenosimy się na teren, na dwór. no to cyk. Ok, wyjechałem kawałek za miasto, by pokazać Wam, jak to wszystko pracuje. Jak widzicie, postawiłem ten mały generatorek na chodniku, także nawet nie jest na żadnej tam wysokości. Pracuje fajnie. Przetwornica spisuje się bardzo dobrze, jak widzicie, produkuje nam 5V. Wiadomo ta żaróweczka nabierze tam parę wat, ale. No ale to działa. To chodzi o to, żeby działało, cieszyło oko, coś tam się świeciło spokojnie. Mogę drugi taki generator zamontować na przodzie, ponieważ, jak widzicie, śruba ma siłę, także nie będzie problemu, żeby napędziła jeszcze jeden generator. Co tam powieli nam, wiadomo, ilość amperków. I w następnym odcinku, może zamontuję coś większego, pojadę w górę i pokażę Wam jeszcze raz taki test krótki. Doraźnie chcę zrobić. Dwa razy większy generator, tak aby pracował na moim kamperwanie i po prostu będzie ładował baterię. No, taki jest plan. Myślę, że będzie ok. A tutaj, jak widzicie, pokusiłem się, aby postawić generator na moim samochodzie. Oczywiście przytrzymałem tym akumulatorem, który kiedyś tam naprawiałem, żeby nie zwiało mi go, wiecie, z samochodu. i jak widzicie, ta żarówka to ona mało się nie spali, także bardzo mocno się świeci. Generator dostaje naprawdę mega obrotu. Zaraz on chyba wleci tam z tyłu. Te, te, wiecie, te tyrtytki chyba zaraz puszczą. Także jak sami widzicie, spokojnie może być. Myślę, że nawet trzy razy większy generator i ten mały mini generator Chimedesa nie powinien mieć żadnego w ogóle problemu, aby to napędzić. Także. Myślę, że to będzie fajny projekt w przyszłości, który będę mógł sobie dalej kontynuować i chyba będę szedł w tą stronę. I nie wiem dlaczego nie ma takich projektów. OK, tu macie jeszcze takie parę zdjęć, parę ujęć. Tak aby pocieszyć sobie oko. Jak widzicie wszystko działa fajnie. No nic dziękuję i zapraszam na inne moje filmy.